Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień życia Linuxiarza. Przypominam, że filmy powstają dlatego, żeby wprowadzić świeżych użytkowników Linuxa w świat tego systemu. Jak wykonać kopię zapasową plików za pomocą duplikaty na Ubuntu 18.4 LTS. A ja mam Linux Mint. Ale poczekajcie, zanim przejdziemy do strony i się zabawimy w terminalu, to chcę wam pokazać tak. Mamy migawki systemowe, program TimeShift. I mamy program do robienia kopii zapasowych. Ale te kopie nie tworzą się automatycznie. Je się wykonuje samodzielnie. I tyle. A jest jeszcze trzeci sposób, gdzie one się będą wykonywać automatycznie. Więc zaczynamy. To tak. Żeby to wszystko się udało, musimy w terminalu wstukać polecenia. Więc ja sobie przejdę do strony. Możesz mieć wątpliwości co do duplikaty w rzeczywistości. Program do tworzenia kopii zapasowych wiersza poleceń, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych katalogów poprzez zapewnienie zaszyfrowanej i podpisanej cyfrowo wersji terraform volumów, które można przełączać z dana zdalny lub lokalny serwer plików. Zresztą widzicie to co ja, więc ja nie muszę czytać. Zainstalować duplikaty, żeby uruchomić wiersza polecenia. Dobrze. Wiecie, jak to jest najlepiej zrobić? Pyk. Kopiujemy sobie formułkę. Nasz kochany terminal. Wklejamy. Hasło. Tak. I teraz czekamy tylko. Zrobione. Więc programik już mamy. Schodzimy niżej. Następnie uruchom następujące polecenie. Linux nie gryzie, jak się wie, co się robi. Jak się wie, co się robi, to Linux nie gryzie. Uruchom narzędzie DA. I tak naprawdę już o. Mamy już zrobione. Resztę to ja wiem, jak skonfigurować. Dobra. Sobie szukamy. Gdzieś tu powinien być. Szukamy, szukamy. Obecnie. Co tu nie ma? I raz spokojnie. Jakimi klawiszami plus te? Dobrze. Cyt, cyt, cyt. O! A to coś nowego. Terminal się uruchomił. A, już rozumiem. No. Pyk. Ojej. Znaczy nie chce mi się pisać dzisiaj, bo jestem dopiero się obudziłem rano. To sobie po prostu.
O. Nie ma. Kopiuj, no sobie znajdziemy. Czyli się nie zainstalowało. No bo powinno się zainstalować. Ale jakie myślę, to na pewno się zainstalowało. Dobra. Zobaczymy kopie zapasowe. To jest praktycznie to samo. Można przywrócić. A sobie wykonamy. Wybierz pliki, cały katalog domowy, ja zawsze. Robimy, mamy zapisane, bierzemy jeszcze raz. Utwórz wszystko. Ja polecam zaznaczyć wszystkie programy, jakie tylko macie. Okej, czyli mamy wszystko. I zrobię. No wiecie, nie zawsze to chce i wszędzie działać. A to coś po prostu nowego, jak dla mnie, skoro tutaj się nie uruchomiło. No, wykonałem wszystko dokładnie z poleceniem. No, tak. Repozytorii, mamy wszystko zrobione. Nie widzę. Wiecie, ogólnie mogło to, co trzeba zainstalować. Ogólnie w Linuxie jest to zainstalowane, ale ja tylko pokazuję, więc system prawdopodobnie doinstalował pewne rzeczy. I tyle. No. System doinstalował pewne rzeczy prawdopodobnie i dlatego tego nie widać. Wejdziemy sobie. Artykuł 45, Dell.com, IBM, dobre programy. No to szukam bardziej takich właśnie stron z Linuxem. Tabletowo, TimeShift, no to jest podstawowe narzędzie. Ale ja o TimeShift pokazywałem, jak sobie, to też mam skonfigurowane. No to tak naprawdę to. No
To ja mam skonfigurowane wszystkie te kopie ten systemu i tak dalej, ale ja chciałem pokazać, że jeszcze w ten sposób można. Czyli doinstalowaliśmy pewne rzeczy, których nie było. Skonfigurować. Tak. O! Jak wykonać? Na YouTubie widzicie, jest od skór jeszcze filmów na ten temat. Dobra, ja się nie będę w ten temat zagłębiał. Ja tylko pokazałem, że ten program działa, ale w Linuxie on już jest zainstalowany, więc ja tu nie będę niczego kombinował, bo sobie mogę system rozłożyć na łopatki. To, że on się nie uruchomił, nie oznacza, że nie doinstalowało do systemu pewnych elementów, które się bardzo przydadzą. No to jest to narzędzie podstawowe i mamy jeszcze inne. Dobra. Time Shift i to jest właśnie pek. Ostatnia migawka systemowa, 21:15, godzina 8:04, czyli dzisiaj tak naprawdę. Najstarsza migawka. 2022, 13, no. 400. Ten dysk ma ten 480 GB, a wolne jest 300. Migawki zajmują trochę, no weźcie to pod uwagę. Ja już pokazywałem, jak to utworzyć, to więc tworzymy. Jak się ma 10 rdzeń, 20 wątków, to idzie piorunem. Dziękuję. Jest migawka. A. I tak ogólnie to działa. Jeszcze nie skończyłem. Jeszcze mamy takie coś. Tak, rozumiem. Dobra. I tutaj mamy instalator pakietów. Synaptyk. Zaraz ktoś powie, po jaki chuj to nam pokazuje i tak dalej. A pokazuje to. Pokazuje to. A pokazuje ten program, że tutaj można sobie doinstalować. Doinstalować wiele narzędzi, programów, których nie macie w repozytorium sklepu. Boże, składniki oprogramowania, metadanymi, pakiety, wiersza poleceń, skrypty, srypty i kurwa możecie zainstalować paczki używając protokołu ADAPT. To mamy. Źródło sterownika jakiegoś tam czegoś. Narzędzie systemu wykorzystywania to mam zainstalowane. Tak.
To tak, dalej będę wam mówił, że właśnie tutaj w tym sklepie, raczej nie sklepie, to jest menadżerze pakietów Synaptic, możecie sobie doinstalować pewne programy, których dosłownie nie. Po prostu których nie doinstalujecie sobie ze sklepu oficjalnego Linuxa. Zaraz ktoś powie, kurwa, co ty za tym Linuxem tak stoisz murem i tak dalej. Powiem wam tak, ja dlaczego stoję? Powiem wam tak, stoję dlatego. O, ale to mam zainstalowane, to więc nie muszę. Stoję dlatego, że w Windowsie już mi się skończyły po prostu pomysły. W Windowsie mi się skończyły tak naprawdę już pomysły i znudził mi się cały system. Już miałem naprawdę kurwa dosyć. A tutaj wiem, że mogę sobie poszaleć, ponapierdalać w konsoli, mogę sobie porobić różne rzeczy, których normalnie nie każdy by chciał się bawić. Sobie patrzy moduł, ale ja mam go zainstalowanego, więc. Wiesz, właśnie to kocham w Linuxie, że Linux jest bardzo przyjaznym środowiskiem. Linux właśnie nie jest jak. Linux nie jest jak Windows, że kurwa musisz mi. Musisz właśnie. O i to macie. Różnymi rzeczami. Jest opisany pakiet, automatycznie konfiguruje macierzy podczas uruchamiania systemu. Jeśli ta funkcja nie spoczyna, można zostać wyłączona. I tak dalej. Automatycznie konfiguruje. Powiem wam tak, to na pewno się przyda. To na pewno się przyda. Bo jak kiedyś będę chciał przejść na rajda w superkomputerze na Linuxie, to bardzo się przyda. O, do zarządzania, ale to mamy systemami plików. Ja do systemu właśnie Linux swojego dodaję takie programy, które wiem, że bardzo mu się przydadzą i kurde. Pewne rzeczy po prostu załatają jeszcze. No to akurat inteligentne interfejsy zarządzania platformą do serwerów, no to jest mi akurat niepotrzebne. No to mam narzędzie, środowisko systemu plikowego. Ja mam tylko zarządzania przestrzenią dyskową. To też się przyda. Zaznacz zarządzania przestrzenią dyskową. Teraz ktoś powie, a po jaką cholerę? A to macie napisane, do czego to służy. Proszę bardzo. To macie napisane, do czego to służy.
Narzędzie wybierania zadań, pakiet udostępnia. Tego nie będziemy instalować, bo to nie widzę, żeby to miało logiczny sens. Automatyczna instalacja uaktualnień bezpieczeństwa. A to na pewno się przyda. Zautomatyzowanie pewnych opcji na pewno się w Linuxie przydaje, bo tak to nie musicie o tym pamiętać i latać tego, kurde, szukać i tak dalej. No i dalej, przejrzeliśmy wszystko, więc zastosuj. Dokonać zmian do zainstalowania. Tak. Proszę bardzo, pakiety, instalowanie oprogramowania. I tak to się robi. Programy, których normalnie w sklepie menadżera pakietów nie ma. To, że tamten program nam się nie zainstalował, nie oznacza, znaczy nie wystartował. Zmiany zostaną wprowadzone. Dziękujemy. Jak to się mówi, to nie. I tu mamy baza, jest w huk wielka. Biblioteki, kurde, dokumentacje, wszystko, grafika. Zobaczcie, grafika. Ja u siebie mam w komputerze w opór zainstalowanych ten paczek i. O, proszę, ping. Ping? Zaawansowany optymalizer? Proszę. Więc widzicie, nie jest źle. Pobieranie na pakietach. Wyszukaj. Wulkan. Nie ma. Ogólnie, bo to się jeszcze z innego instaluje. Ale widzicie, zainstalowaliśmy, system działa. Sobie odświeżymy menadżer aktualizacji. Więc do systemu Linux wdrożyliśmy właśnie aktualizację, automatyczną aktualizację bezpieczeństwa i tak dalej. Więc ja wam pokazałem, jak to wszystko chodzi. No dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się.